Halo, halo, kochani, druga część, drugi odcinek, robimy go absolutnie z marszu. Tak naprawdę zrobiłem tylko cyk, cyk, czyli kamerkę włączyłem, wyłączyłem. Jesteśmy w trakcie kapkowania z pięciolatkiem. Słuchajcie, potraktujcie to jako takie troszeczkę może wsparcie waszej wiedzy, podparte moim doświadczeniem. Szabełka taty, przypominam, że kapkowania uczymy trzech piłkarzy. Uważamy, że to bardzo ważny element, nie najważniejszy, bo my nie chcemy być freestylerami. My nie chcemy, kochani, kapkując przejść wybrzeża polskiego morza, bo i tacy byli. Gratulujemy serdecznie, coś wspaniałego, coś takiego zrobić, dla mnie wręcz niewyobrażalne. Natomiast to nie jest naszym celem, ale technika użytkowa piłkarska składa się z przyjęć no i z czucia piły. No, dlatego kapki to nic innego jak po prostu nauka przyjęcia piłki. Leci piłka górna, a my ją potrafimy zgasić, ściągnąć. Ja wiem, zaraz odbierzemy telefonik, Misiu, bo z szacunku do widzów, kochani, nie odbieramy. Natomiast jesteśmy na Kruszyn Arena Hall. Jest to nic innego jak nasza sypialnia dawna. Kiedyś tutaj z mamcią urzędowaliśmy, to był nasz pokój. Natomiast w związku z tym, że cały ten nasz kruszyński dom jest duży, tak poukładaliśmy sobie w nim życie, że zrobiliśmy salkę gimnastyczną na czas zimy. Tam jest śnieg, tam jest zimno, tam jest chłucha, a my cały czas jesteśmy aktywni. I dzisiaj na pewno zrobimy, kochani, trening też z szabełkami. Mamy tutaj różnego rodzaju drabinki, skipy i tak dalej, ale nie o tym w tym odcinku. W tym odcinku, tak jak mówiłem, kapkujemy. W pierwszej części tłumaczyłem, jak przygotować się do kapkowania, rozgrzać się. Kudełek tu jest jeszcze wkręcony i sobie biega, ale teraz już będziemy próbować kapkować. I teraz słuchajcie, na jakiej zasadzie. Kiedy Gutek był malutki, kręciły go bardziej pieniądze jak teraz. Słowo honoru. Nazbieraliśmy złotówkowych biloników i zasada była taka. Gutek kapkował, czyli robił powiedzmy 2, 3, 4, 5 i zrobił 12, no to ja musiałem te 12 poprawić. Jeżeli mi się nie udało, złotówkę przesuwałem na konto Gutka. To w ramach jego kieszonkowego. Żadnego handlu, żadnego płacenia dzieciom, kochani, za pracę, bo to ma być przyjemność, frajda i satysfakcja. Ale w ramach kieszonkowego złotówka trafiała na Gutka. Ale kiedy on nie zrobił trzech podbić, to ta złotówka wracała do mnie. I tak próbowaliśmy pracować, żeby, słuchajcie, po godzinie naszej zabawy bilans był zawsze... No szału nie było. Może 3, może 5 zł, słuchajcie, na korzyść jednego bądź drugiego. Potem zapisywaliśmy, potem jak troszkę słabła motywacja, to trochę to podkręcaliśmy, ale tym sposobem rozkręciliśmy Gutka do naprawdę potężnych cyfr. Kudełek bardziej tutaj jest takim w tych kwestiach spokojny, w sensie pieniądze go nie kręcą, dlatego znaleźliśmy inną zabawę i teraz zobaczcie. Kudełek kapkuje prawą nogą, czy kolankiem, czy cyckami, głową, jakkolwiek. Nawet jeżeli, mówię, odbije się od ściany, piłka wróci i z powrotem kapkuje. Oprócz mózgiem. Tak. I sercem. Mózgiem i sercem, mówi, to się nie liczy. A ja mu będę wtórował lewą nogą, czyli w tym momencie swoją słabszą. Ja nie robię dużo lewą nogą, słuchajcie, naprawdę, dla mnie to jest trudne kapkowanie lewą, także dla niego trudne jest prawą, a dla mnie trudną lewą. Bo małą piłką? Tak, natomiast uwaga, kochani, nasz pojedynek trwa do 10 punktów, czyli kiedy 10 razy nie uda mi się podbić takiej ilości jak Kudełek, czeka na niego nagroda. No, kudełka najbardziej kręcą węglowodany, także na koniec będzie coś słodkiego, dobra? To jest twoja nagroda. Pasi? Piątka! Pasi? Piątka, tak. Słuchajcie, no u nas akurat nagrodą jest to, ale pamiętajcie, że efektem, tak naprawdę nagrodą jest to, że on jest coraz lepszy, coraz doskonalszy i coraz świetniej sobie radzi. Mało tego, kochani, tak naprawdę to jest jego największy bonus, ale być może zrobi magiczną cyfrę 10 i kiedy ją przekroczy, czeka na niego turniej FIFA. Czy to się uda w tym odcinku? Nie wiem, bo odcinek jest na żywo, my nie tniemy, nie będziemy tu nic montować. Także w tej chwili, kochani, zaczynamy zabawę. I teraz, Kudełku, ja muszę kamerkę, widzowie, nie będziemy się widzieć, dlatego że kamerka jest na statywie, a ja ten statyw teraz obniżę maksimum do dołu, żebyście widzieli pracę przede wszystkim Kudełka. Moja praca tutaj będzie jakby mniej istotna. Świetnie cię widać, bardzo ładnie. Jeszcze raz, czekajcie, cofnie tatuś do tyłu na maksa. No uciekaj, a ja będę... Tak, a ja bierz piłeczkę i uciekaj tam do tyłu. Weź tatusia klapki wywal. A jestem...
Słuchajcie, myślę, że mówię, no mnie nie będziecie, kochani, mnie nie będziecie widzieć, ale tym bardziej, że ja będę tutaj z prawej strony chronił lampę. Doświetlamy wam pomieszczenie, żeby film miał dla was fajny przekaz. Także, kochani widzowie, startujemy! Oj, kolanka trochę tatę bolą, dobra. Którą kapkujesz? To. Ja twierdzę, że najlepiej byłoby mu kapkować piłką numer 3, ale on się uparł na 4. Kapkuje czwóreczką. Powodzenia, kudełku. Ruszamy. Dobra, tym razem tylko 2, czyli tato ma zadanie proste. 2 razy to raczej zrobię, łatwiutko. Lecimy dalej. 5, brawo kudełek. 5 to już jest dla mnie też wyzwanie. Uwaga, 1, 2, 3, 4, 5. Uf. Mam, ja tylko lewą. I kolankiem. Kolankiem lewym też mogę, no ale to dla mnie jeszcze większy hardcore. Butem lewym. Dobra. 5. Kudełka od ściany się liczą. 1, 2, 3, 4, 5. Udało się. 4. Przepraszam, tato przeszkodził. 1, 2, 3, 4. Dobra, udało się. Dawaj, dawaj. Gramy do 10. 10 moich porażek, czyli jak nie dam rady kudełkowi w cyfrach. Czyli on się też stara, żeby jak najwięcej zrobić, bo im więcej zrobi, tym tato ma większy problem, większą trudność. Ale tego typu rywalizacja go kręci i jest to świetna forma na naukę żonglerek. Udało się, Tasia. I na razie ty się zrobił najwięcej 8. 9. 8. A ja widziałem 9. 9 zrobił, naprawdę. 1, 2, 3, 4. Och, przeszkodził materac. No trudno. Materac nam pomaga przy interwencjach bramkarskich. 4, tak? 3, 4. Ale szczęście. Idź na środek, kudełku. Dobrze. No. Sobie widzieli idealnie. 4. 1, 2, 3, 4. Dobra. Na razie mu daję radę. Ale sprężam się też dla was. Nic mu nie odpuszczam. No, czwartej nie widzieli pewnie, bo tutaj. No, bo no, to nieważne. Ale słyszeli, że piłka się odbiła. No, śmielutko, kudełku. Czekajcie, ja tylko powiem mamci, że nagrywamy. Bo dzwoni, dzwoni. Mamcia, my nagrywamy z pudłem. Dobra, jak skończę, to się odezwę. No pa. Słuchajcie, mamcia do nas wyzwania z pracy, także troszkę ją uspokoiłem. Pozdrawiamy serdecznie. 1, 2, 3, 4. No, na razie mi idzie dobrze, ale problemy będą, jak przekroczysz 5, 6. 7 pięknych kapek! Myślałem, że idziesz na rekord. Fajne były kapki, sami musicie powiedzieć, czyściutkie, ładne. Skoro tak powiedziałeś, to tak zrobiłem. Ile mam zrobić? 7. 7. Uch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1-0. Brawo. Słuchajcie, 6 i uciekła. No trudno, jeden punkt ma kudełek. A i znowu 7 powtórzyłeś. Piękne. 1, 2, 3. 2 punkty ma kudełek. Brawo. 2 pod zon. Dawaj. 3 to nie ma problemu. 1, 2, 3. Nagle takie... I tak się fajnie bawimy, słuchajcie. Nagle takie 3 to ma problemy. Jak wiecie, kudełek, kochani, nie jest w przedszkolu w tym roku, ale to jest jego ostatni rok, kiedy nie jest, za rok już idzie do, normalnie do zerówki, jako 6-latek. Ale my nie spędzamy tego czasu siedząc, nie wiem, oglądając non-stop SpongeBoba, czy grając w FIFA, tylko my mamy... A, 3, ja zrobiłem 4. Dobra, rzecz święta, kudełek poszedł. Tylko wracaj szybko, bo film trwa, dobra? Słuchajcie, poszedł kudełek siku, rzecz ważna. A ja w tym czasie... Przepraszam, widzowie. Chciałbym wam przypomnieć, że mówię, kudełek jest 5-latkiem i bawi się od 2-3 lat w piłkę. Ciężko mi powiedzieć, bo tak naprawdę chyba bawi się zawsze, ale gdybym miał porównać Gutka, Kudła, poziom zaangażowania czy ześwirowania piłkarskiego, to Gutek chyba był większym świrem, pozytywnym oczywiście. Bierz piłeczkę, misiu. Jedziemy dalej. Ile jest? 2-0 dla ciebie, tak? No. No to jedziemy. Jeszcze 8 punktów i czeka mnie na szczęście duży kawałek zrobiony. Aha, to dawaj, ja nie siadam. Dawaj, 2-0 jest. Jedziemy. 1, 4. Świetne. 1, 2, 3, 4. Z czterema nie mam problemu. Dawaj. Ognia. Nie kapki, patrz. Aha. Dobre, no ale ja chcę nóżkami kapki. Główką kiedyś jeszcze przyjdzie czas. 3, 4, 5, 6, 7. Brawo! Znowu 7. Teraz muszę się sprężyć, bo mnie 2 razy na 7 powiózł. 1, 2, 3, 4. 3-0.
kochani, to naprawdę się nie poddaje. Wierzcie mi, może trochę za bardzo chcę i wtedy tak nie wychodzi. Trzy. Jak robię to bardziej na lajcie, to bardziej wychodzi. Jak sprężam się... Za szybko siadasz na ziemię, misiu. Spróbujemy ustać to wszystko. Tatuś też widzisz na koniec taką trzecią robił, żeby punktu nie stracić, ale jak najdłużej staramy się ustać. Nie skaczemy jak kung fu, dobra? Ile mam? Trzy zrobić? Dobra, trzy zrobiłem. A w meczu 3-0. Hech, dwa. W przypadku zabawy z Gutkiem była jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, myśmy za niezrobienie trzech kapek odejmowali punkt, ale pudełek jeszcze za szybko na ten etap. Tak, jak będzie rok starszy, to będziemy robić tak, że jeżeli nie przekroczy powiedzmy 5, to punkt mu zabieramy. Czyli wtedy musi się mocno też on starać, dlatego że tak naprawdę w tej chwili stara się tylko po to, żeby zrobić dychę jako jego rekord, albo mnie podkręcić śrubkę jak najwyżej. Ognia. Kapkujemy. Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Och, teraz dobry wynik bym zrobił. Fajnie mi żarło. No, dawaj. Nie, tatuś na głowę, dlatego się nie poddaję. Rozumiem. No. No to dawaj. Oczywiście. Będzie dycha, będzie FIFA. Pięć. Pięć. Teraz nie byłoby wyniku. Ratowałem, tańczyłem, biegałem. 6, 6 ze ścianą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A i zrobiłem. Nie, siódma już by mi uciekła. Jakbyś znowu miał 7, miałbyś 4 punkt. No? No, nie wiem, jakoś bym się ratował. Dawaj. 2. 2 to jest taka cyfra, której nie liczymy. Lecimy dalej. Od 3 liczymy, dawaj. Pięć. Pięć. Te szósty kung fu nie trafiłeś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Dwa sekcje, tylko te... No nie, dwa to każdy umie zrobić. Dawaj, Kudełku. Jedziemy dalej. Chodź szybciutko. Już dla mnie są objawy, że zaczyna się troszkę nudzić Kudełek, ale jedziemy. Czeka nagroda na nas. Masz dwa, Kudełku. Nie liczy się. Dwa. Tato dwa zrobił. Jedziemy. Ale nie liczy się. Mhm. Sześć, brawo! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ile w meczu jest? 2-0? 3-0. 3-0 dla Kudełka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ach, myślałem, że 7 powtórzysz. Raz, dwa. Łapiłem. Aj, mówiłem, łapiłem. Dobra. 4. Słuchajcie, 4-0 dla Kudełka. 4-0 dla Kudełka. Piłka mi uciekła. Ja jestem prawonożny, lewo mi ciężko. No. No. Ognia. 4. Raz. 3. Ile zrobiłem? Nie będziemy kręcić. No, zrobiłem 2 i uciekło. Masz 5-0. Dawaj, Kudełek. 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, 4 zrobiłem. Ile jest? 5-0? 5, dobra, jedź. 4, a i na stojąco ta kapka poszła. Raz, dwa, trzy, cztery. Mam 4. Teraz 3. Raz, dwa, trzy. Brawo. Aha. Chcecie, Kudeł jest 2,11 rok. Ostatnio na zajęciach 2,9 trener robił kapki. I wierzcie mi, że robili mniej od Kudełka. Ćwiczcie to, proszę was. Nie, nie, normalnie graj. Ma nie uciekać. Masz pokazać mi, jak robisz dyszkę. Jedziemy. Tatuś nie może się doczekać twojej dyszki. 4, 5, 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Ciekawe, czy ja dyszkę zrobię w ogóle lewą nogą, no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piękne pięć, a i niedużo brakło. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, dobra. Jak Gutek tą lewą 1000 robi, to ja nie wiem. No ale to jego podstawowa noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Pięknie. Miałem na głos nie liczyć, bo mówi, że go to denerwuje. Raz, dwa, trzy. Swoje będę liczył, dobra? 4, 6-0 na kudła. Ale patka. Z lekcji ważyłem go. 6-0. Jeszcze 4 próby. 4 zrobił kudełek. Raz, dwa, trzy, 4. Mam. Dobra, jedziemy dalej. Teraz powtarzamy. Słuchajcie, temperaturę jaką trzymamy w tym pomieszczeniu to jest 18 stopni, bo my się tu bardzo ruszamy. Tu momentalnie jest bardzo ciepło. Liczą się pie? No to zrobiłem. W całym domu mamy dużo, dużo cieplej. Nie dałoby się pracować. Tutaj celowo trzymamy niższą temperaturę, kochani. I dzięki temu możemy się świetnie bawić, jak widzicie. Tata kamerkę. Brawo. Ile było? 4 tato zrobił. Więcej nie było. No rób. 6-0 w meczu. Ha! Za szybko siadłeś, bo byś to uratował. 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Dobra. A mi nie liczę na głos. Nie liczę na głos. 4. 4, ale 4 zrobiłem. Ale jest 6-0 dla mnie. Tak jest. Ja wiem, że możemy się nie widzieć przy tej kamerce, ale istotny jest tutaj koleżka, to on jest, to jest jego odcinek. 3, o, jaką piętkę zrobiłeś, brawo!